Witam Państwa w trzeciej części cyklu poświęconego gospodarce Japonii, historii gospodarki Japonii. Poprzednią część skończyliśmy na wybuchu bomb atomowych. Znajdziecie linki do poprzednich części pod tym materiałem. I dziś zajmiemy się okresem powojennym, aczkolwiek jeszcze o bombach parę słów. Mariusz Dąbrowski, Państwa i mój gość, opowie. Witaj, Mariuszu. Cześć. Jakie informacje jeszcze o bombach chciałbyś ujawnić? No, może się wydawać, że bomby zniszczyły Japonię, ale nie wszyscy chcieli się poddawać. Jest ciekawa historia niejakiego Tsutomu Yamaguchiego, który pracował dla Mitsubishi Heavy Industries w Nagasaki i 6 sierpnia 1945 roku wyjechał w delegację do Hiroshimy i miał to nieszczęście, że akurat trafił na atak atomowy amerykański. Przeżył go, był poparzony. Wrócił do domu, do Nagasaki i 9 sierpnia przeżył kolejny atak atomowy. I dożył do 2010 roku. Gdyby jeszcze pożył kilkanaście miesięcy, to jeszcze pewnie by w telewizji oglądał awarię elektrowni jądrowej Fukushima. Więc to pokazuje, że Japonia nie chciała umrzeć. Tak? Jak gdyby Yamaguchi jest ucieleśnieniem, można powiedzieć, kraju, który nie poddał się tak łatwo, mimo że generał MacArthur twierdził, że Japonia stacza się do poziomu państwa czwartoligowego i nie wiadomo, czy w ogóle się kiedykolwiek podniesie i czy kiedykolwiek będzie światową potęgą. Yamaguchi pokazał, że jednak ten kraj się nie poddaje. To była taka persona, ucieleśnienie Japonii w pewnym sensie. Ale jeszcze może dodam szybki wątek, jeśli chodzi o Hiroshimę, bo mało o tym kto wie. Miesiąc po zrzuceniu bomby atomowej przez Hiroshimę, ale nie tylko przez Hiroshimę, generalnie przez wyspę Kyushu i częściowo przez Honshu, ale głównie właśnie w regionie Chugoku, gdzie leży Hiroshima, region ten nawiedził jeden z najpotężniejszych tajfunów w XX wieku. O tym się mało wie, bo Amerykanie nałożyli embargo informacyjne po zrzuceniu bomb. Nie chcieli, żeby świat dowiadywał się, co tam się rzeczywiście dzieje, co się stało. Problem był taki, że bomby atomowe zniszczyły systemy wczesnego ostrzegania, więc ludzie nie wiedzieli, że nadchodzi potężny tajfun. Zginęło ponad 4000 ludzi w Japonii. To, czego nie zniszczyły bomby atomowe, zniszczył tajfun. Choć z drugiej strony może było to nawet w pewnym sensie o tyle dobre, że ten tajfun mógł oczyścić ten skażony radioaktywnie teren. Okej, wspomniałeś o MacArthurze, o generale MacArthurze, czyli człowieku, który się opiekował wyspami japońskimi po przejęciu ich przez Amerykanów. On nie miał zbyt dobrego zdania Japończyka jako taki, poza tym nie planował chyba wzrostu gospodarczego, ani odbudowy gospodarki. Za tym stał William Draper Jr., też generał. Co to za człowiek, kim on był? Generalnie się... Jak wyglądały jego relacje z MacArthurem? Jeśli chodzi o MacArthura, to wcześniej w trakcie wojny miał konkretne cele militarne, później cele polityczne, ale jeśli chodzi o gospodarkę, rzeczywiście gospodarka go wcale nie interesowała. Jego celem było między innymi zniszczenie wielkich grup przemysłowych, Zaibatsu. Na jego liście znalazło się ponad 300 firm. To były firmy oskarżane o wspieranie machiny wojennej. Ale w pierwszej części mówiłem o wielkim trzęsieniu ziemi w 1923 roku, które nawiedziło region Kanto i zniszczyło w dużej mierze Tokio, a przede wszystkim Yokohamę. I Japonia wtedy musiała się zapożyczyć za granicą. Pożyczki w Londynie, w Nowym Jorku, głównie Nowy Jork. I po wojnie pojawia się u MacArthura William Draper Jr., generał, przed wojną bankier inwestycyjny z Wall Street, przedstawiciel finansjery nowojorskiej, który mówi do MacArthura, ale nie można zniszczyć gospodarki japońskiej, bo Japonia ma długi po trzęsieniu ziemi. Za te pieniądze odbudowywała infrastrukturę, a finansjera z Wall Street chce te pieniądze odzyskać. Więc jeśli zniszczysz gospodarkę japońską, to z czego oni spłacą te długi? Tak? Więc MacArthur generalnie słuchał Drapera, prowadził własną politykę, ale tak naprawdę wyszło i tak na korzyść Drapera, dlatego że rozwijała się zimna wojna, wybuchła nawet gorąca wojna na
Półwyspie Koreańskim, więc i tak trzeba było robić wszystko, żeby Japonia stała się silnym partnerem Stanów Zjednoczonych w konfrontacji z komunizmem, więc ostatecznie to nie siła perswazji Drapera Juniora, ale sytuacja geopolityczna wymusiła to, o co Draper zabiegał, czyli o odzyskanie pieniędzy przez finansjerę nowojorską. W 1947 roku Japonia dostała nową konstytucję. Co się w niej znalazło? No, najważniejszy jest artykuł 9, który czyni tę konstytucję pacyfistyczną. Japonia wyrzeka się wojny, wyrzeka się sił zbrojnych, więc to jest kluczowy punkt. Amerykanie narzucili to Japończykom, żeby Japonia się nie podniosła. Zresztą do dzisiaj ta konstytucja nie została zmieniona, mimo że Japończycy cały czas próbują coś zmienić, ale się nie udaje. Są bardzo ścisłe reguły zmiany konstytucji. 2/3 w Izbie Niższej Parlamentu musi to przegłosować, później 2/3 w Izbie Wyższej, 50% w referendum, więc nigdy się nie udało tego Japończykom zmienić. Udawało się zmienić interpretację konstytucji. Na tym jadą Japończycy, ale warto zaznaczyć, że Korea Południowa ma podobną konstytucję i im się udało kilka razy ją zmienić, więc w zasadzie jest to możliwe. Jeśli chodzi o konstytucję, to warto dodać, że ona weszła w życie 3 maja 1947 roku, a więc Japończycy obchodzą święto Konstytucji 3 maja, dokładnie tak jak Polacy. To taka ciekawostka. To nas łączy. Mm-hmm. Ale Japończycy mają przecież siły zbrojne tak naprawdę. No tak. Ukryte w sposób bardzo sprytny, ale jednak mają. Mają, tak. Japońskie siły samoobrony. I tu jest właśnie ciekawa sytuacja w okresie powojennym, bo w 1951 roku w Japonii pojawia się John Foster Dulles, sekretarz stanu amerykański, i mówi Japończykom, że czas się zbroić, bo jest zimna wojna. Wtedy Japończycy mówią, że ale nie możemy, bo mamy pacyfistyczną konstytucję. Co Japończykom odpowiadało, bo nie musieli wydawać na zbrojenie, skoro mieli parasol amerykański. No i w końcu krok po kroku zaczęły się rodzić siły samoobrony. No i dzisiaj jest to całkiem spora armia, ćwierćmilionowa, z bardzo dużym budżetem. 1% PKB japońskiego to jest naprawdę przyzwoity budżet, to jest chyba 1/10 świata nawet, więc formalnie nie są to żołnierze, raczej urzędnicy państwowi, ale no każdy wie jak jest. Formalnie nie ma tej armii, ale ona jest. To całkiem silna. Wróćmy do 1947 roku, oprócz konstytucji wprowadzono także reformę rolną. Tak, i tutaj no reforma rolna, gdziekolwiek by była, wiąże się często z wywłaszczeniami, więc z brutalną interwencją we własność prywatną. Amerykanie, nie wszystkim Amerykanom się to podobało, bo ci, którzy myśleli, że gdyby w Stanach Zjednoczonych zrobić to samo, no to nie byłoby to fajne, bo jednak tam nie tylko byli zwolennicy socjalizmu, komunizmu, ale też byli przedstawiciele zupełnie o innych poglądach, więc nie wszystkim się podobały te reformy rolne, bo one były nie tylko w Japonii. To ważne jest, że w Azji Wschodniej początek wszystkich reform to były reformy rolne i w Chinach, na Tajwanie, w Korei Południowej, więc tutaj rzeczywiście podzielono majątki. 40% ziemi rolnej zmieniło właściciela, 2 miliony rodzin straciło na tym, ale 4 miliony rodzin na tym zyskało. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, i w wyniku tej reformy, że pojawiło się więcej rodzin, które zyskały na tym jednak, mimo tej brutalnej interwencji we własność prywatną, o tym musimy pamiętać, pojawiło się więcej właścicieli, którzy później stanowili bazę wyborczą dla japońskiej prawicy przede wszystkim. Więc to jest taka pozytywna strona tej ingerencji we własność prywatną, że pojawiło się więcej właścicieli prywatnych, którzy jak gdyby stabilizowali cały system polityczny, tak naprawdę dali ponad 6 dekad władzy prawicy japońskiej. Mhm. Do tego w 1947 roku wprowadzono też prawo pracy w Japonii po raz pierwszy. Tak, znaczy wprowadzono prawo pracy, od którego się zaczyna dożywotnie zatrudnienie, bo Japonia nam się kojarzy właśnie z dożywotnim zatrudnieniem w dużych korporacjach. Może to się teraz trochę zmienia, ale tak naprawdę to było prawo pracy narzucone przez okupantów, bo jeśli byśmy się cofnęli wcześniej, przed wojną,
No to, to pracownicy nie mieli zbyt wielkich praw w tych grupach wielkich przemysłowych, więc, więc tak naprawdę jeśli spojrzymy teraz na Japonię i to, co nam się wydaje bardzo japońskie, to w dużej mierze było rolą też Amerykanów. Zresztą będziemy jeszcze pewnie w trakcie tego odcinka o tym mówić, bo tam było wiele rzeczy, które Amerykanie zaimplementowali w Japonii, co dzisiaj się wydaje typowo japońskie. Co na przykład? No na przykład techniki zarządzania. Warto zwrócić uwagę, że w Japonii pojawili się nie tylko tacy ludzie jak William Draper Jr., bankierzy inwestycyjni, ale też specjaliści od zarządzania jak William Edwards Deming czy Peter Drucker. Dwaj wielcy guru zarządzania, zresztą odznaczeni przez cesarza Hirohito medalem za zasługi dla odbudowy gospodarki japońskiej. Dwaj wielcy adwersarze, aczkolwiek nie wrogowie, bo się dobrze znali ze sobą, tylko mieli zupełnie inne spojrzenie na zarządzanie. Deming uczył Japończyków jakości, twierdził, że wysoka jakość prowadzi do niższych cen, do niższych kosztów, bo z tym się wiąże między innymi mniej zwrotów towarów, co w handlu zagranicznym dla takiego kraju jak Japonia jest niezwykle istotne. Pojawia się kwestia unikania marnotrawstwa, co akurat w Japonii nie było bardzo trudne, bo akurat tam wszystkiego brakowało po wojnie, więc to, co dzisiaj się kojarzy z japońskimi technikami zarządzania, to w gruncie rzeczy było w dużej mierze wprowadzone przez Amerykanów. I to Japończycy wcielali, a Amerykanie o tym jak gdyby zapomnieli, bo warto tutaj wspomnieć, że na przykład Deming został w Stanach Zjednoczonych na nowo odkryty w latach 80., kiedy już pojawił się wielki sukces gospodarczy Japonii i Amerykanie się zastanawiali, co stoi za sukcesem Japończyków, aż doszli do wniosku, że to sami Amerykanie ich uczyli, tak? I to, co jest teraz dzisiaj japońskie, było wprowadzone w dużej mierze przez Amerykanów. I później już no, Deming był wielkim guru zarządzania w Stanach Zjednoczonych. Z kolei Drucker, tutaj warto też zwrócić uwagę, że Austriacy wydali na świat niesamowitych specjalistów od zarządzania, od ekonomii, bo oprócz Druckera warto tutaj wymienić Schumpetera, Hayeka, Misesa, więc jaki niesamowity musiał być Wiedeń przed wojną i jak wiele to państwo straciło, bo oni wszyscy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych później, więc jeśli chodzi o Druckera, to mogę podać taką ciekawostkę, że o nim powstała manga japońska pod tytułem Moshidora, opowiadająca historię dziewczyny ze szkoły średniej, która zarządza klubem baseballowym na podstawie jednej z książek Druckera. Baseball to najbardziej popularna gra zespołowa w Japonii, ale to też pokazuje, że poprzez mangi uczy się młodzież takich teorii związanych z zarządzaniem. Więc tutaj wkład Amerykanów był bardzo duży i dzisiaj to, co jest japońskie, często ma korzenie też amerykańskie. O tym warto pamiętać. W 1948 roku zostaje wprowadzona 9-punktowa linia postępowania. Co to za linia postępowania, na czym polegała? Mówimy o gospodarce. Tak, oczywiście. Tak. I znowu tu się pojawia bankier, tym razem z Detroit, Joseph Dodge. Zresztą, czy to Draper, czy Dodge, oni podróżowali między Japonią a Niemcami. Tak naprawdę oni doradzali w Niemczech i w Japonii. Więc tutaj on doradzał, żeby zrównoważyć budżet, żeby kontrolować handel, wymianę walut, ustabilizować płace, ceny. Generalnie proponował interwencjonizm państwowy, taki, który ustabilizowałby gospodarkę. Więc Amerykanie mieli duży wpływ i to są często ci sami Amerykanie, co byli w Niemczech, warto podkreślić. Te 9 punktów jak wyglądało? Na coś, z czego się składała? Nie, nie, to właśnie to, co właśnie wymieniałem, czyli on zwrócił uwagę, co trzeba zrobić, tak? Kontrolować wymiany walut, handlu, ceny, płace, zrównoważyć budżet, uszczelnić system podatkowy. To generalnie o to chodziło. I jak wyglądało wprowadzanie tego systemu w Japonii technicznie? No, technicznie to nie był wielki problem, bo Japonia do 1952 roku była pod okupacją amerykańską, więc administracja japońska w zasadzie realizowała cele narzucone przez okupantów, więc
Ile Japończykom zajęło powrócenie do poziomu w gospodarki sprzed wojny, sprzed ataku na Pearl Harbor? To gdzieś z kilkanaście lat, bo Japonia osiągnęła swoje maksimum. Jeśli byśmy patrzyli na PKB, na płace realne, na konsumpcję, na produkcję przemysłową, to Japonia osiąga swoje maksimum w połowie lat 30. Jeszcze przed atakiem na Chiny w 37. I na początku lat 50. Odzyskuje tę pozycję z połowy lat 30., więc tak naprawdę kilkanaście lat. To pokazuje, że wojna Japonii nic nie dała gospodarczo, bo podczas wojny Japonia była tak naprawdę w dołku i dopiero w latach 50. odrobiła to, co straciła. Więc to pokazuje, że wojna nie jest dobrym instrumentem tak naprawdę. To też można w kontekście współczesnym konfliktu czy rywalizacji amerykańsko-chińskiej, że największe korzyści osiąga się z działań w trakcie pokoju, bo wojna nic nie daje. Tutaj jest dobry przykład Japonii, zresztą dobry przykład Niemiec też, że Niemcy też lepiej wychodzą na tym, działając w warunkach pokoju. Znaczy, dobrze rozumiem, że hossa z lat 30. została wyrównana w Japonii w niecałą dekadę? Po wojnie? No kilkanaście... tak, już początek lat 50. Japonia, można powiedzieć, że to jest punkt zerowy. Wtedy też rząd japoński mówi, że już się kończy odbudowa powojenna i wchodzimy w nowy etap rozwoju. Więc w 52 kończy się okupacja Wysp Japońskich i jeszcze Okinawa do lat 70., ale generalnie już główne wyspy są wolne i gospodarka już się rozwija własnym W latach 60. powstał plan podwojenia dochodów narodowego. Na czym on polegał i jak to wyglądało, wdrażanie jego? Ten plan ogłosił Ikeda, premier, i ten plan się kojarzy właśnie z tym premierem, ale chciałbym tutaj wspomnieć o pewnym urzędniku z Ministerstwa Finansów, mało znanym, ale to on właśnie stał za tym planem, Osamu Shimomura. Już nie żyje ten człowiek, ale całkiem długo żył, bo jeszcze do niedawna tak naprawdę żył. On doszedł do wniosku, że Japonia jest w stanie podwoić PKB w dekadę. Podwoiła chyba nawet w 8 lat. I uważał, że głównym motorem napędowym będą inwestycje prywatne przede wszystkim. To był zwolennik też teorii Schumpetera, jeśli chodzi o innowacje, więc Japończycy ogłosili taki plan i zrealizowali go szybko. No wtedy Japonia rozwijała się podobnie jak do niedawna Chiny. To były wzrosty około 10%, więc te lata 60. to były naprawdę szalone. W 64 roku była olimpiada w Tokio, więc to było takie też pokazanie światu, co my potrafimy. Pojawiły się szybkie koleje, Shinkanseny. Olimpiada, co ciekawe, olimpiada w całej Azji Wschodniej jest jak gdyby nowym otwarciem, zwieńczeniem czegoś, pewnego etapu i otwarciem, że teraz nasza gospodarka będzie liczyła się w świecie. Nie mówię, że to dzięki olimpiadzie, tylko to jest taka pewna data graniczna. 64 rok Japonia, później 88 rok Seul, 2008 Pekin i teraz mamy problem, bo w tym roku miała się odbyć olimpiada w Tokio i czyżby to był zły omen, że Japończycy nie mogą wyjść czymś nowym, ale na pewno chcieli wyjść czymś nowym. Myślę, że mieli zaprezentować światu ideę społeczeństwa wodorowego, ale o tym będziemy pewnie mówić przy kolejnych częściach. Zresztą, co ciekawe, Tokio zostało 3 razy wybrane na organizatora olimpiady, tylko w 64 jak na razie zorganizowało, bo w 40 była wojna, a obecnie jest koronawirus, więc jak gdyby tutaj Japończycy nie mają szczęścia do letnich olimpiad. Czyli co, Japonia po wojnie rozwija się systematycznie aż do lat 90., o którym zrobimy osobny całkiem program. Powstają nowe duże korporacje, dziś ogólnie znane. No ale to trochę mało jak na cały program. Co tam się działo? Bo słuchaj, jest mało szczegółów w tej naszej rozmowie dzisiejszej. Czy moglibyśmy jakiś, nie wiem, wejść głębiej w jakiś temat? Warto zwrócić uwagę na chociażby zarządzanie. To już na to mało osób zwraca uwagę, tak? Bo to są takie, można powiedzieć, miękkie rzeczy. Bo my patrzymy na protekcjonizm azjatycki. To jest właśnie ciekawa rzecz. Azja jest trudno zbadanym w pewnym sensie, czy trudno zrozumiałym rejonem dla ludzi Zachodu.
I zwolennicy protekcjonizmu dostrzegają tam protekcjonizm, a przeciwnicy protekcjonizmu widzą tam wolny rynek. Tak jak najlepiej to widać dzisiaj w Chinach, tak? Że często zwolennicy wolnego rynku widzą tam krwiożerczy kapitalizm w Chinach. On może jest na poziomie sklepikarzy, na poziomie restauratorów, ale w sektorach takich jak telekomunikacja, sektor naftowy, bankowy, to już jest kontrolowane przez partię komunistyczną Chin, więc pytanie, na co się patrzy, to się tam dostrzega. Generalnie w tamtym czasie Japonia była bardzo protekcjonistyczna. Wspierano konkretne przemysły, na przykład wspierano przemysł motoryzacyjny, obłożono go 40-procentowymi cłami ochronnymi. Japończycy wyszli z założenia, że jeśli zbudujemy przemysł motoryzacyjny, to on pociągnie też inne sektory, stalowy, produkcję szkła, produkcję gumy, więc to tego typu myślenie. Albo postawiono na sektor obrabiarek, ponieważ wierzono, że jeśli opanuje się ten sektor, to kto ma obrabiarki, to kontroluje wszystkie inne urządzenia, maszyny tak naprawdę. Więc to były takie przemyślane działania. Warto tutaj zwrócić uwagę, bo to, co jest mało też znane w Polsce, że w całej Azji Wschodniej, nie tylko w Japonii, nawet bardziej w Korei Południowej niż w Japonii, dużą popularnością cieszyła się niemiecka szkoła historyczna Friedricha Lichta. To był XIX-wieczny niemiecki ekonomista, prekursor właśnie niemieckiej szkoły historycznej, który podczas podróży w Stanach Zjednoczonych zetknął się z teorią raczkujących przemysłów Aleksandra Hamiltona, pierwszego sekretarza skarbu amerykańskiego. Polegało to na tym, że chronimy nowe branże barierami celnymi do momentu, kiedy one się staną silne i wtedy uwalniamy je. To oczywiście to jest bardzo ryzykowna teoria, bo nigdy nie wiadomo, które sektory warto chronić. Praktyka pokazała, że nie zawsze to się udaje. W Polsce najlepiej widać na przykładzie rynku gier komputerowych, że ten sektor w ogóle nie potrzebował państwa. I tak samo jeśli popatrzymy na Japonię, takim sektorem wiodącym, który wcale nie miał za wiele wsparcia państwa, była elektronika użytkowa, która dominowała na świecie w latach 80. Niemniej ta teoria była dość silna w całej Azji i pewnie jeszcze do dzisiaj jest. Friedrich Licht chyba jest dość mało znany w Polsce. On napisał taką książkę, jego sztandarowe dzieło to Narodowy System Ekonomii Politycznej. Nie jest chyba nawet przetłumaczony na polski. Może kiedyś było, ale chyba nie po wojnie. Można znaleźć wydania niemieckie czy tłumaczenia angielskie, ale to jest o tyle ciekawe, że tam Licht opisuje też między innymi o przyczynach upadku I Rzeczpospolitej, więc nie wiem, dlaczego to nie zostało przetłumaczone i ludzie tego nie czytają w Polsce. Przecież to jest tak blisko, tak? Niemcy. Nawet jeśli nie zgadzamy się z Lichtem, nie musimy się zgadzać. Generalnie jego teoria w skrócie polega na tym, że bez słowa wpuszczamy, czy nie chronimy, nie stosujemy barier do importu surowców czy żywności, natomiast chronimy w sposób umiarkowany przemysł. Przemysł potrzebuje surowców, ludzie potrzebują żywności, więc a w krajach przemysłowych, takich jak Niemcy czy Japonia, ten import żywności zawsze odgrywał rolę, bo te państwa zmagały się z bezpieczeństwem ekonomicznym, czyli brakiem wystarczającej ilości żywności czy surowców. Więc z jednej strony mamy liberalizm, jeśli chodzi o import kluczowych surowców, ale z drugiej strony umiarkowanie chronimy przemysł, ale jeśli ten przemysł osiągnie poziom światowy, to go uwalniamy, też go liberalizujemy. Generalnie to nigdy się w ten sposób nie udało wprowadzić, bo nawet Bismarck, który troszeczkę się wzorował na Liszcie, on akurat wprowadził cła tam, gdzie tych ceł nie trzeba wprowadzać. I Japończycy też obłożyli żywność, mimo że jej potrzebują, przynajmniej niektórą żywność wysokimi cłami. Na szczęście w ubiegłym roku Japonia podpisała z Unią Europejską umowę o wolnym handlu, więc te cła już drastycznie spadły i będą jeszcze przez najbliższe lata spadać. Wracając do historii gospodarki japońskiej, początek lat 70. to wzmocnienie się jena w stosunku do dolara, co jest paradoksalnie wynikiem tego, że Amerykanie wycofali się z parytetu złota. Tak, i tutaj warto zwrócić uwagę, że to był bardzo istotny moment, szok Nixona, upadek systemu Bretton Woods.
początek lat 70. Więc on był oparty na parytecie złota, dolar był oparty na parytecie złota i Amerykanie wycofują się z tego. Co jest szokiem dla świata, Japonia od 49 roku miała sztywny kurs walutowy, 360 jenów za dolara. I w tym momencie to wszystko się zmienia. W 73 roku Japończycy przejdą na całkowicie płynny kurs walutowy. Jen japoński się umacnia o 1/4 do dolara. Japonia staje się już dużo droższym krajem, mniej konkurencyjnym cenowo. Musi iść już bardziej w jakość nawet niż w tanią produkcję. To tania produkcja zostaje przenoszona już do innych krajów azjatyckich. Szok Nixona jest szokiem dla gospodarki japońskiej. Duże fluktuacje walutowe, co też utrudnia planowanie przedsiębiorcom i japońskim inwestorom zagranicznym. No i później mamy kolejne szoki, bo 72 rok, Stany Zjednoczone dogadują się z Chinami, o czym Japonia nie wie. Najpierw słynny lot Kissingera z Pakistanu do Chin, a później w lutym 72 pojawia się prezydent Nixon w Chinach. Ale tutaj Japończycy byli na tyle przebiegli, że wyprzedzili Amerykanów. Jak zobaczyli, że Amerykanie już coś kombinują, bo Amerykanie, mimo że prezydent Stanów Zjednoczonych pojawił się tam w 72 roku, to stosunki chińsko-amerykańskie zostały nawiązane dopiero w 79 z administracji Cartera. To Japończycy już to zrobili w 72, we wrześniu. Bardzo szybko wtedy Kissinger chyba był nawet niezadowolony, że ci Japończycy znowu ich ubiegli. No i później 73 rok. Kryzys naftowy na Bliskim Wschodzie, a Japonia jest mocno uzależniona od importu surowców energetycznych. Wtedy kraje arabskie nacjonalizowały sektor naftowy. Mocno podniesiono ceny ropy naftowej. Wtedy skutecznie zadziałała organizacja OPEC. Japonia nawet się znalazła na liście państw nieprzyjaznych, więc zagrożono jej w ogóle odcięciem od surowców energetycznych, co wywołało panikę w kraju. Ze sklepów znikały towary konsumpcyjne, gospodynie domowe wykupywały papier toaletowy, buntowali się taksówkarze, bo to nagle ceny benzyny generalnie wzrosły. To był szok dla gospodarki japońskiej, bardzo duży. Pierwszy od czasów II wojny światowej. No myślę, że Japończycy do końca nie zapomną tego Arabom. W Azji się nie zapomina pewnych rzeczy, więc przy najbliższej okazji, jeśli zaczną produkować na przykład samochody na wodór, to wtedy powiedzą, no dobra, to miejcie sobie tą ropę naftową i zostańcie ją tam. Teraz wy będziecie mieć kryzys kiedyś. Więc jeśli mówimy o rozwoju samochodów elektrycznych na Dalekim Wschodzie, czy to ładowanych w sposób taki tradycyjny, przez ładowarki, czy przez ogniwa paliwowe, czyli zasilanie wodorowe, to trzeba mieć pod uwagę, mieć na uwadze właśnie ten kontekst bliskowschodni, że dla Azji stworzenie takich aut, oczywiście jeśli ono będzie ekonomicznie opłacalne w produkcji masowej, to jest również czynnik bezpieczeństwa ekonomicznego. Odcięcie się od Bliskiego Wschodu, od tamtej ropy, bo łatwiej jest na przykład z wodorem, który jest, można pozyskać z różnych części świata, łatwiej jest pozyskać wodór niż ropę naftową, więc zresztą Izrael namawiał japońskie koncerny już jakieś dwie dekady temu, żeby coś takiego robić, tylko że jeszcze wtedy było to na tyle nieopłacalne, że japońskie koncerny to ignorowały, ale wtedy Izrael miał taką ideę, że samochód elektryczny spowoduje, że państwa arabskie zostaną odcięte od petrodolarów, tak? Więc i przestaną finansować terroryzm. Więc samochody elektryczne to tak naprawdę to nie tylko ekologia, czy kolejny etap rozwoju motoryzacji, to za tym się kryją różne siły, również i geopolityczne, geostrategiczne i geoekonomiczne. Kryzysy to ukryte możliwości, tak? Tak. Kolejny kryzys czekał Japończyków w latach 90., ale o tym porozmawiamy w kolejnym programie. Dziękuję Państwu za uwagę. Mariuszu, także dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.